Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, przyszły troszkę mrozy przyszły. Także trzeci film z serii, jaki COP wychodzi przy zasilaniu, przy ogrzewaniu domu pompą ciepła i zasilaniu tych grzejników pomiędzy 34 a 30, znaczy dzisiaj było akurat próby, wczoraj i dzisiaj, przepraszam, pomiędzy 35 a 38 stopni i teraz jeszcze była próba na 36 stopniach przy temperaturach od minus 3 do minus 5. Przypominam, że to są próby dla mnie robione. Wy sobie z tego możecie wyciągać wnioski, to nie jest żadne laboratorium. I też dla takich bardziej już wynikliwych mam średnie COP od 11 stycznia, a dzisiaj jest, już wam mówię, 5 lutego. Także już średnie COP jakieś mam, to wszystko będzie w wykresach na Excelu. Także słuchajcie, zapraszam was serdecznie. A i przy okazji jeszcze taka będzie teraz ciekawostka. 8-9 marca. Serdecznie zapraszamy na NX. Wszyscy youtuberzy, których znacie, zapraszamy serdecznie. A teraz zapraszam na odcinek. I słuchajcie, lecimy. Pierwszy pomiar, także standardowo, już nie będę tłumaczył, które z kolei jak to się odbywa. Playlista jest od tych filmów i tłumaczę, jak to wszystko działa i w ogóle, także lecimy z konkretem. Moc pobrana, pobierana. Moc pobieraną mamy w tym momencie. No właśnie, mamy. Mieliśmy moc pobieraną, tylko mój telefon oczywiście standardowo nie chce ostrości złapać, jest ok. 1850 W. Moc oddawana i przelicimy od razu wszystkie temperatury. Mamy tak, hydrofor się włączył, ale będziecie mnie słyszeć. 36,7 z wymiennika wychodzi, do wymiennika wchodzi 32,5. Delta 4, 28. Mamy przepływ 1172 i kilowatów teraz idzie. Musimy chwilkę poczekać, bo on jest strasznie czuły. 5,8 kW można to śmiało zaliczyć. Słuchajcie, następna pozycja to jest temperatura, nie, COP to będzie wyliczone na ramce w Excelu. Temperatura zewnętrzna w tym momencie to jest minus 3,1. Za chwilę wam pokażę, w którym miejscu jest ten czujnik. Na centralne ogrzewanie idzie teraz, nabuja się pomału. Tak spróbowałem zmniejszyć, bo ja teraz lecę 35-36, 35,3 idzie, ale jednak podbija. Słuchajcie, przed chwilą było śnieżyca, za chwilę znowu coś. I także tak, zmienne warunki są strasznie. Idziemy do porownika jednostki zewnętrznej i tutaj wam wrzucę zdjęcie z mojej stacji pogodowej, jaka jest wilgotność, ale chyba jest 96%, ale zdjęcie wrzucę, żeby nie było. Tak wygląda parownik. Nie jest źle, że tak powiem, on jest delikatnie oszroniony, ale ja to uważam, że jeszcze po prostu, że jest brak szronu, bo tak delikatnie, tak naprawdę jest jeszcze przepływ, czyli takiego szronu brak, nie jest jeszcze bałwan. Daszek założony, powiem wam, robotę robi, tylko musiałem go troszkę do przodu przesunąć, bo mi wszystko ściekało i tutaj mi się sople lodu robiły. I czujnik temperatury jest tutaj, widzicie? Zaraz on mierzy przepływające powietrze. Także tak to wygląda w oczku. Widzę, że EV otworzył. Jak się uda, to może fachowcy zobaczą. Tu jest po żądalu. Tylko oczywiście to z tego, że ja naciskam, klikam, jak on tak ma mnie daleko gdzieś. Jest. Gaz płynie, nie pieni się. Troszkę się ciepło jest. Leci elegancko. I wrzucam wam jeszcze ze stacji pogodowej, jaka jest wilgotność. Dobra, lecimy ze standardową procedurą, jak za każdym razem, podbijania temperatury teraz w górę. Także jedziemy, set. Tutaj no zawsze mam 34 ustawione, tylko do testu właśnie obniżam, żeby też troszeczkę tą różnicę złapać, trochę je zapędziłem.
ma być 39 i histereza 1 stopień. A po to to robię, żeby teraz... oj, nie patrzę co robię. Słuchajcie, żeby podnieść szybciej zbiornik. Zaraz wam wytłumaczę, tylko tutaj podkręcę tego gada na maksa, bo tutaj jest do 30 tylko mam. Jest 30, jest 30 i on widzi. Powinien do 40 dobić, tylko nie za bardzo czasami mu się to udaje. Także o, teraz nawet jeszcze pompa zeszła z mocy, za chwilę pojedzie z powrotem na moc. Oto to zrobiłem, żeby wyłączyć tą pompę obiegową od obiegu, grzejniki, bufor. To jest bardziej sprzęgło jak bufor, bo ja tutaj tylko praktycznie mieszam. To jest druga pompa obiegowa, wymiennik, a właśnie zbiornik. Tutaj jest ta pompa nasza obiegowa, jedna, i ona sobie leci tu. I ona działa, załącza się, włącza poprzez elektronikę właśnie pompy ciepła ogólnie, a ta się załącza poprzez sterownik w domu, który po prostu steruje temperaturą, załącza, wyłącza i jeszcze do tego temperatura zewnętrzna, ale to nieważne. I po to to teraz zrobiłem, żeby szybciej złapać tutaj obieg ten, nagrzać ten zbiornik troszkę wyżej i dopiero wtedy jechać całość, bo jakbym jechał cały czas całość, to mi to kilka godzin mogło nawet zejść pod podnoszenie temperatury, a może i krócej, ale nie mam na to czasu, a chcę zrobić eksperyment. Także tutaj bujne, później za dwa razy przemiesza i jak mi zrobi już stabilnie cały obieg, to wtedy robimy drugi pomiar. Mam nadzieję, że 39 stopni dobiję. Tu jeszcze taka ciekawostka, jutro będę robił eksperyment, kolega mnie poprosił. No co zrobię, czego nie, to jest taki, nie wiem, panel, niby panel na podczerwień, jak to się zwał, jak zwał. Spróbujemy zrobić nim defrost, czyli postawię go za pompą ciepła. On takiej rozmiaru jest, tak jak parownik zewnętrzny, ma moc 550 W. Jak się, o, jest ok. 550 W mocy i no sam jestem ciekaw. Słuchajcie, co z tego wyjdzie. Czy zacznie się odladzać sam parownik, czy nie? Mi się wydaje, że nie, bo jednak ten przepływ powietrza będzie za duży. Ale z drugiej strony, powiem wam, nie wiem. Sam jestem ciekaw, także zobaczymy. No, z drugiej jeszcze jest taki temat, że 550 W, jakby nie było. Także no, tutaj COP, jakby tak policzył całą energię, to wyjdzie tragiczne nawet przy odladzaniu. Ale czemu nie spróbować, także... zobaczymy. Dobra, słuchajcie, układ się ustabilizował. Lecimy drugi pomiar. I mamy tak, moc pobierana 1730 watów, przepraszam. Lecimy ciepłomierz teraz po całości. I tak, z wymiennika leci 39,4. Do idzie 35,6. Delta 3,75. Przepływ 1100. 60, 70, tak sobie skacze i moc oddawana to jest, trzeba poczekać, bo on tutaj właśnie bardzo czuły jest, także 5,05 kW. Następne to mamy temperatura zewnętrzna. O, troszeczkę nam spadła, minus 3,5 na zewnątrz mamy. Zasilanie centralnego ogrzewania 38,5. Przy tych moich termistorach wyżej nie wyjadę po prostu, bo mi gaz rośnie, za chwilę obcina, ale i tak powiem wam, fajnie to stabilnie leci. Dalej, co to mamy? Parownik, jednostka zewnętrzna, już idziemy i wilgotność wrzucę wam zdjęcie. I parownik, no trochę bardziej przeszroniony, ale powiem wam, to jest jedyny plus mrozu, że już ta wilgotność tak nie atakuje na parownika i dalej jest, ona nie miała defrostu pomiędzy tymi eksperymentami, dalej jeszcze jest przepływ, także jeszcze zdjęcie ze stacji pogodowej, jaka jest wilgotność. Słuchajcie, zrobię jeszcze jeden pomiar rano, 7:23.
Od 2 godzin pompa ciepła pracuje, od 5:30 akurat się. Ja zapotrzebowanie w nocy spadło poniżej 21, to się odpaliła też pompa ciepła, mimo tego, że klimy dogrzewają, to ona też pilnuje, także liczymy i pobór mamy 2040 W. No moment, nie chcę mnie słuchać. To teraz podnosić zaczyna. 2050 W już na okrągło, żeby było. Tak, pobór, później moc oddawana. Przelecimy jeszcze cały. Teraz to normalne parametry pracy, tak jak u mnie to w domu leci. No cały czas teraz podnosi, później się stabilizuje. 37, 33, delta, przepływ. I mamy 5, 6. Jak się wyrówna. A mniej więcej sobie skacze. Stanęło. O. Albo schodzi mi z mocy, albo. No nie, 5,64. Na spokojnie. Tak, trzyma się na mocy. COP będzie wyliczony. Temperatura zewnętrzna teraz jest minus 5 stopni. Minus 5,1, no tak sobie. Jak mu tam zawieje delikatnie, minus 5, zasilanie na centralne ogrzewanie. Leci teraz 36,6. Już jest układ stabilny, ona teraz sobie będzie tylko pilnować do 36 mniej więcej, nawet i niżej zejdzie. I zasilanie, parownik jednostki zewnętrznej idziemy jeszcze. I wilgotność też zaraz będzie standardowo. Ale przy okazji wam jeszcze pokażę. Zobaczcie, tak pracują. Tak to wszystko u mnie pracuje. Nie chcę kręcić z tego. No, jakie dzisiaj uparte strasznie. O, zobaczcie. Widzicie? Nic nie widzicie. Bija się strasznie. Kropnie. O, jest. Widzicie tutaj tą przerwę? To tylko jest noc i tutaj klimatyzatory pilnują ciepło w domu. I pomarańczowy to jest 3,5 kW, niebieski to jest 2,6, a ten fioletowy to jest właśnie pompa ciepła. Także widać, co ile zużywa po prostu prądu, ile wciąga. Jak widać, o 5:30 uruchomiła się. No już to mógłbym wam to jeszcze nagrać z tego, ale nie ma sensu z telefonu. Dla mnie to nie ma sensu, po prostu liczy się całość. Idziemy do parownika i na razie jeszcze na dole już dziadka 2,6 nie wspomaga, już temperatura została osiągnięta. No jak wiecie, same grzejniki, zanim to się wszystko układ bujnie zacznie działać, no to ten to chwilę schodzi. Także 3,5 kW jeszcze dogrzewa, jeszcze dodmuchuje. To już pewnie będzie jej ostatni rzut, chyba że pompa zrobi defrost i jeszcze będzie chwila przerwy w grzaniu. Ładny poranek. Słuchajcie, może się jakieś słonko wreszcie przebije, troszkę więcej energii z trackerków poleci. Kolektorów nawet mi się nie chciało odśnieżać, bo to nie ma sensu. I słuchajcie, parownik, no tu już szron. Nie bałwan, ale szron, już jest zaszroniony. Ja po nim słychać, że już nie ma przepływu powietrza. Już mieli po prostu w nim. Także, no COP, ciekawe jaki COP będzie. Z 2,8? Może będzie. Ale 2,8 przy takim parowniku, przy minus 5 to też by było dobrze. Także Daszek robotę robi, ale Daszek mi wiecie jeszcze jaką robotę robi? Bo ja tutaj mam sypialnię, tam okno od sypialni, dlatego ta pompa też w nocy nie pracuje, bo jednak ją słychać, jakby nie było, chociaż już gazy wszystko ogarnięte. I ten Daszek też akustycznie robi robotę i ten dźwięk wypycha do przodu. Także no dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, podliczone wszystko, jak to wygląda już na mrozy, że tak można powiedzieć, jakby nie było. Minus 5 to już jakiś tam mróz jest. I zobaczmy to, co nas najbardziej interesuje. COP przy czy inaczej, 35 stopni leci, minus 3 na zewnątrz, 3,13 COP.
Parownik, tak jak widzieliście, jeszcze z przepływem. No tam jakiś szron ma, ale ma przepływ, czyli ja go uważam jako czysty. Później już mamy praktycznie przy tej samej temperaturze, bo tylko 0,4 stopnia jest w różnicy, 38,5, i już nam poleciało na 2,91, ale dalej przepływ był na tym parowniku w miarę, bo to słychać, jak kto używa pompy ciepła, jakiekolwiek klimatyzatora, jeśli jest zabite, to słychać, że to powietrze, on mieli to powietrze i taki głuchy dźwięk jest, się duży koło tego pochodzi, to wiadomo jak jest. No i tutaj mamy nasz poranny pomiar COP już 2,75, myślałem, że będzie 2,8, ale 2,75, minus 5,1, 36,6, u mnie tak standardowo właśnie teraz leci 36 plus minus 1 stopień, ale już ten parownik zabity. Ja chyba wieczorem jeszcze tak sobie sprawdzałem z ciekawości, bo miałem pierwszy defrost przy właśnie takiej temperaturze, bo tam od wieczora była taka temperatura. Chciałem zobaczyć, jak tam idą te defrosty, standardowo minus 20 na cienkiej, ale po defroście na czystym parowniku COP był 3,1. No taki o, tutaj jak podobny jak tutaj był. Był właśnie 3,1, ale no niestety nie ma przepływu, COP leci w dół i tutaj nic nie zrobimy. Trochę mnie ta wilgotność dziwiła, bo jednak to jest niby mrozik jest troszeczkę, ale dalej się mi się trzyma i mam drugą stację pogodową, na której sprawdziłem, też mi pokazuje te 96%, także no musi być taka wilgotność, chyba że się te wilgotnością mierze zawieszało albo coś, no nie wiem. Ale z drugiej strony też jakby była, powiem wam, no tu nie jestem pewny tej wilgotności, czy ta stacja mnie w konie nie robi, czy coś. No trudno, no mówię jak jest, żeby później nie było, że sobie wszędzie 96 wpisuję albo coś. Tak mi pokazuje jedna, druga, muszę się tego trzymać. Parownik troszeczkę inaczej to pokazuje, bo jednak ten bałwan taki nie rośnie, jest mniejsze zaśrunienie. Może to powietrze bardziej suche, no ale no, wilgotność by była niższa. Dobra, nieważne. Tutaj liczby nie kłamią, jest jak jest, temperatury są. I tak jak mówiłem, średnie COP 11 stycznia został założony ciepłomierz, już taki prawilny, nieużywany, tylko nówka, żeby nie było. Wszystko jest opatulone, czujniki są w przepływie i teraz do 4 lutego, tak dobrze mówię, tak, do 4 lutego średni COP to jest 3,24, no ale tu nie czarujmy się, styczeń pod koniec chyba tam ostatnie 5 czy 4 dni to było na minusie i to tak około minus 2 średnia dobowa, tak cały czas się trzymało około 2 na plusie, także w dzień jak było nawet 3-4 na plusie, to potrafiło COP ciągnąć pod 4, 3-8-4, także średnia fajna wyszła i defrostów za dużo nie było. No na luty obstawiam, że będzie 2,5 średnia. Nie ma, powiem wam, defrostów. Teraz przy tych temperaturach właśnie minus 3, minus 5, defrost jest co jakieś 4-5 godzin, czasem co 3 godziny. No mówię, to zależy, jak śnieg sypie, no to jest, że tak powiem, częściej, a jak nie sypie nic, no to nawet i 5 godzin bez defrostu ona sobie potrafi lecieć. A normalnie jak jest właśnie te koło zera i śnieg sypie, no to co półtorej godziny wali. Także tak to na razie wygląda. Ale co dla mnie jest też ważne, słuchajcie, liniowo to spada w dół. Nie ma nagle, że obcięło 2,5 czy na COP2. Spada to, jak spada temperatura, jak nam się tutaj podnosi temperatura, to też widać to, że nie są jakieś duże skoki, że ta pompa fajnie sobie z tym wszystkim radzi, no różnice będą, jakby nie było, trzeba wyżej zagrzać, COP zleci, no bo trzeba tej mocy, no tu nic nie na wymyśla, także no, bo się rozgadam niepotrzebnie, jak zwykle, może i potrzebnie, ale ja lubię mówić. Także no, na razie bazujemy na COP 2,75, no 2,80, bo ona jak wystartuje, to leci. Z drugiej, jakby defrosty doliczył, to będzie 2,5. Nic. Słuchajcie, na koniec jeszcze dla tych, co nie wiedzą, rzucę, co ogrzewam, czym ogrzewam. Także lecimy z tematem do końca. I rzut całego domu. Także mamy poddasze nieogrzewane, rok budowy 1980, powierzchnia
Powierzchnia bez poddasza 165 m kwadratowych, powierzchnia ogrzewana 110 m kwadratowych. Ogrzewanie realizowane jest w tym momencie poprzez dwa klimatyzatory 3,5 kW i 2,6 kW, a później jeszcze będzie realizowane poprzez, to tak bardziej chyba przy ujemnych temperaturach, poprzez pompę ciepła powietrze woda o mocy 7 kW. I to ogrzewanie jest realizowane poprzez grzejniki stalowe, plus praktycznie chyba jest teraz już jeden aluminiowy i drabinka. I na górze mam tak, 82 m kwadratowe, to jest 213 m sześciennych, ogrzewane właśnie przez klimatyzator i farelkę w tym momencie, a na dole mam 39 m kwadratowych, co nam daje 82 m sześcienne. Tutaj jest pomieszczenie pasywne, bardziej całe w karton gipsie i wysokość jego jest około 2,5 m. Reszta domu to jest maszynownia. Jak widać, okna 18-letnie, są dwuszybowe, styropian 10 cm. I jeszcze tutaj jest normalnie płyta, plus 5 cm styropianu, wylewka i plus wełna skalna. Na razie na połowie, 15 cm wełny skalnej. No i dodatkowo jeszcze dom jest wkopany 1 metr w ziemię. Takie było budownictwo, także też to przeciąganie jakieś tam jest od gruntu. Tak wygląda ogrzewane piętro poprzez właśnie klimatyzator 3,5 kW. W kolejnym materiale z kolejnego rzutu tak naprawdę powiem Wam, jakie są konkretne powierzchnie całościowe. Tutaj nas bardziej interesują te wyodrębnione. I tak, powierzchnia ogrzewana klimatyzacją to jest 70 m kwadratowych i tak jak widzicie, gdzie idą strzałki, czyli mamy tak, salon, sypialnia, pokój, korytarz. Ta powierzchnia jest ogrzewana bezpośrednio klimatyzacją. Pośrednio ogrzewana jest też farelką, klimatyzatorem łazienka, ale jak widzicie, jakby były drzwi otwierane w ten sposób, to bym na pewno zagarniał tego powietrza więcej, a że są otwierane w ten sposób, to tylko praktycznie przez wtedy, kiedy się otwiera, je zamyka, albo przez ten dolne otwory się przedostaje tutaj powietrze. I tutaj mamy łazienkę z farelką 800 W, tak jak tutaj jest pokazane. 5-7 m kwadratowego jest ogrzewane i dogrzewane farelką. A kiedy już będzie pracowała pompa ciepła, to ogrzewane będą wszystkie pomieszczenia, bo na dzień dzisiejszy ganek jest nieogrzewany, ale wierzcie mi, czy nie wierzcie mi, do 0 stopni nie ma problemu w ganku, i tak jest około 15 stopni. A jak się wychodzi, chce się, żeby zagrzało, to wystarczy otworzyć te drzwi i tam ciepło wpada. Także tak wygląda cała powierzchnia. Dodatkowo monitoring, jaki mam. Tutaj macie czujniki temperatury i kolory określonych pomieszczeń. Raz, dwa, trzeci czujnik, czwarty jest na zewnątrz. Tutaj mam teraz przebitkę, rzucę, jak wygląda to na mojej stacji pogodowej. I mi się wydaje, że chyba z całości tutaj by było tyle.